Audio Jungle. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym poradniku modelarskim. Zajmiemy się dzisiaj dalszą budową modelu Tami. Jest to oczywiście Horsz typu 1A z działkiem przeciwlotniczym Flak 38 20 mm. Mówię Horsza, bo zakończyliśmy budowę Flak 38 na tym etapie, co był poprzedni film. Widzieliście go zapewne. Mówię to dlatego, że tak samo będę budował Horsza do pewnego etapu, gdzie elementy niektóre mogłyby mi przeszkadzać podczas malowania, a sam proces malowania zobaczycie już w następnym odcinku. Dzisiaj się skupimy tylko na złożeniu Horsza. Zaraz Wam pokażę. Tutaj już mam z zestawu, wyciąłem sobie już element. Jest to podwozie. Dobudujemy cały tutaj do podwozia, no, podzespoły. Tutaj zrobimy oczywiście wszystko, co potrzeba, czyli obudowę całą tą, żeby nie było. Ale tych ścian bocznych, maski tej od silnika i tutaj tych podzespołów typu, nie wiem, kanapy i tak dalej, no to oczywiście znajdzie to się w tym. Ale ja go osadzę tak, że będzie on sobie w tej chwili na tym podwoziu luzem leżał po prostu, bo osobno pomaluję podwozie, a osobno pomaluję całą tą kabinę, że tak powiem. Tak będzie się to przedstawiać, forma budowy dzisiaj, dlatego zapraszam już Was do mojego warsztatu i bierzemy się za sklejanie, bo jest naprawdę sporo rzeczy do zmontowania, patrząc po instrukcji, a także po ilości ramek, których muszę niestety je najzwyczajniej w świecie się wyzbyć. Tak, wyzbyć się, to znaczy muszę powycinać elementy, poprzyklejać takie duperele. No, to się bierzemy do roboty. Zajmiemy się teraz przestudiowaniem instrukcji obsługi, a dokładnie montażu. Mogę się pochwalić, że ostatnio zakupię nowe ostrze do skalpela wraz z farbkami potrzebnymi do umalowania. Już Wam pokazuję. Pierwszą z nich to jest farbka, oczywiście wszystkie są firmy Tamiya. Jest to FX9 Hull Red. To jest pierwsza farbka, jaką zakupiłem. Kolejna farbka to jest też Tamiya FX64 Red Brown. Taki ładny kolorek. Kolejna farbka to jest też Tamiya FX56 Olive Green do kompletu. Kolejną jest
FX81, Dark Green 2, RAF, to postawimy tu, oraz ostatnią farbką jest tak samo firma Tamiya, FX52 Flat Earl. Tak się prezentuje ten zestaw farbek, które ostatnio zakupiłem wraz z ostrzem do skalpelu. Mi się tak stępił, że nawet żył sobie nie mogłem podciąć. Nie, pomijmy to może. Ale faktem jest to, że jak wyjąłem go z opakowania, pierwsze co zrobiłem, to od razu się ukłułem nim. Dobra. Moja kochana pogoda. To jest po prostu piękne. Sami zobaczcie. Wzięło mi się po prostu najzwyczajniej świecie rozpadało. Aj. Zgaranie boskie z tą pogodą ostatnio. Malowałem bramę ostatnio metodą natryskową. Idealnie zdążyłem. Bo przez ile? Pół godziny po malowaniu od razu deszcz się rozpadał. Dobra, zabieramy się do dzieła. Dobra, odłóżmy sobie to. Weźmy to. Co nam tu każą do spodu przykleić? Czekajcie, muszę się zorientować. Tak to ma być. O właśnie. Element A8, A4, B17, B18. B10, B8, no i zderzak, czyli A10, no i do zderzaka dwa razy B5 i dwa razy B12. Zajmijmy się może najpierw, czym tu by się kurczę zająć? Zderzakiem, najprostszym. Ja sobie powycinam te elementy. Spotkamy się za chwilkę, a może i nie. I ja może wam pokażę po prostu, gdzie one są. Muszę tylko znaleźć tą ramkę odpowiednią. Podwozie było na A, czyli to nie jest ta ramka. To jest ramka jaka? 10, to jest B. To jest B. Tak. Przesuńmy to. No, ramka B. Aha, dobra. Samo jest na to. Czyni. 21. Kurczę, piszą niewyraźnie. Może ja już niewyraźnie widzę dzisiaj. Spokojnie, jak wydamy radę. A, jest. To jest ten element. Znalazłem go. Wystarczy go tylko wyciąć i się nie dać zarżnąć palucha. Te skalpel, te ostrze, co kupiłem, jest naprawdę ostre. A czubek to już w ogóle. Nie wiem, burza idzie czy co. Pogoda jest naprawdę ostatnio zmienną. Dobra, trzeba oskrobać jeszcze. Będzie wyglądać po oskrobaniu i w ogóle. Teraz musimy wyciąć element B5, dwa razy B5 oraz B12, czyli to będzie ta ramka. Teraz to ten element sobie odłożę tutaj, będę go widział nawet na kamerze. Tą ramkę sobie schowam. Nie wiem, dzisiaj jakoś nie mogę się uporać z harmonogramem takim, aby ułożyć coś i w miarę po prostu. Tu jest B5, to jest to.
ten element każą nam go położyć w taki oto sposób. O tak. I to te haczyki. A, takie malutkie przykleić do tego. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale w tym oto tutaj o tak. Każą nam przykleić. Dlatego posłuchamy instrukcji i skleimy to tak, jak nam radzą. Sposób. I teraz musimy poczekać, aż wyschnie, a wyschnie nam to lada moment, a my sobie po prostu w tym czasie weźmiemy, odłożymy to. Oczywiście kamerę do poprzedniego stanu musimy przywrócić i zajmiemy się wycinaniem wszystkich tych tutaj z punktu pierwszego, tych wszystkich komponentów, czyli komponentu typu A8, 4, B17, 18, 8, 10 i zobaczymy się za moment, kiedy już to wytnę i będziemy to przyklejać. Już mamy powycinane wszystkie te elementy, o których mówiłem. Mam pewien sposób układania je. Zaraz Wam pokażę, żeby się nie pogubić w tych elementach, bo można się wydawać, że ich jest dość sporo, bo jest. I jak ktoś tak wycina wszystkie, to później można się pogubić. Powiem taką moją regułę na właśnie pewien sposób układania tego. No mniej więcej układam wszelkie komponenty, które mają przyjść do większego elementu w taki sposób, jak mniej więcej na instrukcji jest pokazane, żebym wiedział mniej więcej, co gdzie ma być. W ten sposób mogę zapobiec jakiejś pomyłce i w ogóle. W tej chwili możecie się mnie spytać, a co z takimi elementami, które są bardzo podobne do siebie? Takimi jak na przykład tutaj jest B18 i B17. Przecież to są stopnie. Przecież to jest to. Się odwróci, co prawda. Każdy podchodzi na inną stronę. Można na przykład zamiast 18 musimy przykleić na tą stronę. Ale ktoś może przykleić na tą i będzie inaczej. Więc tutaj też przychodzi pewien taki trik, że trzeba po prostu rozplanować według instrukcji. Oczywiście instrukcja narzuca tych elementów tam sporo, co prawda, ale w taki sposób da się jakoś zachować tą logikę przyzwoitości i w miarę porządek utrzymać. Ja już wszystkie te elementy spasowałem wcześniej, zresztą mogę Wam pokazać na dowolnym elemencie. Nie wiem, co to jest, jakaś skrzynka narzędziowa, czy co. Ma przyjść tutaj, tak jak w instrukcji. Tutaj ma przyjść ten, obok ma być stopień. I tak po prostu mamy to przyklejać. Więc klej w rękę i kleimy.
mamy już sklejone wszelkie komponenty. Tak to nawet z boku wygląda. Proszę bardzo, z tej strony. Teraz jak już nam wyschł deszak, ja to obrócę w tą stronę. O tak, jak na instrukcji jest pokazane. Teraz przykleimy ten, oj, czego mi uciekasz? Ten komponent, jest to oczywiście zderzak tylni. On ma przyjść tam tutaj, o tym dosłownie miejscu. Dzięki czemu będziemy mieć już pierwszy punkt z instrukcji skończony. No, trochę kleju. Małymi kropelkami i kleimy go w ten oto sposób. I już wygląda znacznie, znacznie lepiej. Teraz będziemy musieli przejść do drugiego punktu z instrukcji. Jest to przygotowanie, widzę, układu jezdnego, czyli wahacze, płośki, co tu jeszcze widzę, jakieś zabezpieczenia, chlapacze, nie, to już jest trzecia część, drugi mamy tu, czyli kolejna jakaś skrzyneczka, jakieś wahacze, no tylni, przedni most, dobrze mówię? Dobrze chyba mówię. Tak to będzie wyglądać. Tylko z kolejnego notu musimy powycinać parę komponentów. W ten sam sposób, jakby ktoś nie wiedział, można ułożyć sobie. Tym razem idzie nam sam model w tej chwili w tą stronę. Tak można sobie ustawić i powycinać odpowiednie komponenty i poustawiać mniej więcej w pewnej linii takiej zachowanej, żeby wszystko się nie pomieszało. Więc mnie zobaczycie za moment z tym modelem, jak tylko powycinam te elementy. Mamy już wycięte to, co ma być. Tak to się przedstawia z rozłożeniem, tak jak mówiłem. Przystąpimy teraz do klejenia. Zacznijmy może od tego elementu i skrzyneczki B11. Żeby to tak było trochę lepiej widzialne. No, powinno być. No i teraz już został nam tylko układ napędowy, tył, przód, tył ma być tu, o, w taki oto sposób, przód ma być to w taki oto sposób. Tutaj mamy takie, pokażę może, czekajcie, o. A i nie w tą stronę. O, o, tak będzie. Tutaj mamy takie otworki. Tu i tu. Oraz tutaj taką łódkę. Ta łódka posłuży na to, żeby to wszedło nam to. A tutaj mamy takie bolczyki. O, proszę. I to po prostu mamy w ten sposób umieścić. Czyli kapeleczkę kleju dać tu, a nie zapchał się, gdzie jest iglica, tu jest.
Tak się już prezentuje nasze podwozie na etapie drugim. Teraz przechodzimy etap dalej, jest to etap trzeci. Tu mamy jakiś układ chyba skrętny, o ile dobrze widzę na rysunku i tak wnioskuję. To ja to po prostu przykleję i zobaczymy się w etapie dopiero szóstym, kiedy to będą kazali nam takie poduszki czy amortyzatory przykleić, bo ten etap czwarty pominę, piąty to jest przyklejenie, złożenie tego i ja to złożę i dopiero przykleję to i zabierzemy się za szoferkę bez kół oczywiście, bo przypominam, będę go brudził i muszę mieć tutaj dostęp do tych elementów. Zresztą jak chciałbym teraz pomalować, to koła bym pomalował i nic z tego by nie było. Tak, moje kochane zdanie. Dobra, ale zobaczymy się za moment. W ten sposób już wygląda nasz model. Całe podwozie, to co można było, to sklejone zostało. Tego nie będę przyklejał na tym etapie, bo jak widzicie, założę. Tak, w palca się skaleczyłem skalpelem, żeby nie było pytań. Tutaj jak włożymy to, to w tej chwili mi przeszkadza i nie mogę sobie wziąć na przykład pomalować tego, więc muszę zostawić to w konfiguracji bez tego, aby po prostu móc pomalować, więc te dwa przedmioty, a dokładnie sprężyny i część zawieszenia wraz z podwoziem ląduje mi w pudełku. Tam będzie bezpieczne, a my zabieramy się za punkt 7 i 8, czyli za konstrukcję tego po prostu już. I zakończymy dosłownie na punkcie 8, bo tutaj z punktu 7 zrobimy tylko to, złożymy, nie będziemy żadnych tu elementów przyklejać, bo tak jak już wcześniej mówię, będę model poddawał malowaniu i po prostu te elementy mogą mi delikatnie przeszkadzać, tak więc trzeba się zabrać za robotę. Według punktu 7 mamy wyciąć element 29A, czyli ten. Do tego elementu ma przyjść nam maska i to jest element, no któryś tam, bo niestety tu nie jest opisane. I to jest taki element oraz element typu 18 i to jest to. Więc możemy się zabrać już w tej chwili za składanie tego w taki oto sposób, żeby mogło to w miarę wyglądać. Bierzemy klej do ręki i smarujemy. Tutaj oczywiście po takim łuku jedziemy. No, polecisz mi. Leci, a tu już kropelkami dosłownie i teraz trochę mi przeszkadza ten plaster na palcu, ale o właśnie ten oto sposób ma być sklejone. Musimy to odstawić, aby wyschło nam. Teraz każą nam do tego elementu przykleić elementy 20 i 19, są to takie półkola. Tak to wygląda. To jest element z
tego układu i on ma być tutaj, dlatego trzeba posmarować. Klejem teraz dalszy ciąg, czyli tu i tutaj. I tak samo postępujemy z drugim tym elementem na wzór pierwszego. Proszę bardzo, tak to będzie wyglądać. Będzie trzeba przeszlifować oczywiście wszelkie kanty i tak dalej, żeby uzyskać gładką powierzchnię do malowania. Przód wygląda w ten sposób. Zabieramy się teraz za boki, czyli element C13, C20, 2C16, 8 oraz C1. Już się na moment u nas tutaj pojawią. To są właśnie te elementy. Proszę bardzo. Tutaj ten oraz tu. Tak to wygląda w rozsypance. Najpierw złożymy sobie tutaj wnętrze. Będzie nam łatwiej. Tak, jeden ma przyjść tutaj, w tą wnękę, element, i to jest C16, i tak. Analogicznie drugi tak samo ma być. Tak, przygotowany element musimy tutaj z przodu przykleić ten wcześniejszy, czyli ten. Z tego co tu widzę, instrukcja nam podpowiada, aby to było w taki oto sposób. O tak, więc tak mamy przykleić.
tak wygląda sklejone. Poczekajcie chwilkę. Tutaj mamy nasze podwozie. Na chwilę obecną zostawię go w takiej konfiguracji. O, tak będzie. Będzie trzeba tylko dopasować odpowiednio, podociskać, podoklejać wszystko. To musi odpowiednio pasować. I na takim etapie budowy Horsza zakończymy. Kolejny odcinek będzie poświęcony w zasadzie malowaniu, więc zapraszam do kolejnego odcinka, a ja zabieram się za sprzątanie.